65 już. Otwieram 63 w bieżącej kadencji obrady sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie. Dzisiejsza sesja została zwołana w oparciu artykuł 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, czyli na wniosek burmistrza. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 15 radnych w sesjach udział bierze 12 radnych, czyli jest wymagane kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Chciałbym serdecznie przywitać wszystkich radnych przybyłych na dzisiejszą sesję. Chciałbym również przywitać pana sekretarza, zastępcę skarbnika i panią naczelnik Wydziału Inwestycji. W związku z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/RODO, a także artykuł 20 ustęp 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 559 ze zmianami, informuje, iż obrady sesji są nagrywane oraz transmitowane na żywo. Przechodzimy do następnego punktu. W związku ze złożeniem przez wnioskodawcę prośby o wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mokra, chciałbym poddać ten wniosek pod głosowanie. Tutaj nie będę już zadawał pytania, czy wyraża zgodę, bo wnioskodawca prosi o to. I chciałbym to wprowadzić, jeżeli oczywiście Rada wyrazi zgodę, do punktu trzeciego pod punkt F. Bardzo proszę, poddam ten wniosek pod głosowanie. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za przychyleniem się do wniosku wnioskodawcy o wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mokra? Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych, tak głosowało 7, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła, wyraziła zgodę na wprowadzenie do punktu trzeciego, do podpunktu F projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mokra. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś uwagi bądź propozycje do otrzymanego porządku obrad, proponowanego? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych, zagłosowało 12 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła projekt, proponowany porządek obrad 12 głosami za. Przechodzimy teraz do następnego punktu. W punkcie trzecim mamy rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach. Chciałbym poinformować, że projekty uchwał zaopiniowane pozytywnie co do zgodności z prawem zostały szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu komisji i wszyscy radni są w ich posiadaniu. Pozwolicie, że nie będę ich odczytywał. W podpunkcie A mamy projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Stąporków na lata 2022-2026. Ten projekt uchwały został szczegółowo omówiony na dzisiejszym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Stąporków na lata 2022-2026. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych, zagłosowało 12 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy teraz do podpunktu B. W podpunkcie B mamy projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Stąporków na 2022 rok. Informuję, że do niniejszego projektu uchwały w dniu wczorajszym złożona została autopoprawka, która została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji.
Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Stąporków na 2022 rok. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych, zagłosowało 12 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy teraz do podpunktu C. W podpunkcie C mamy projekt uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych. Ten projekt uchwały również został szeroko omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych, zagłosowało 12 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy teraz do podpunktu D. W podpunkcie D mamy projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 35/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Stąporków, których właściciele lub zarządzający jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest do głosowania? Przepraszam. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 35/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych, zagłosowało 12 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy teraz do podpunktu E. W podpunkcie E mamy projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 35/240/2020 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie przystanków komunikacyjnych, których właściciele lub zarządzającym jest gmina Stąporków. Ten projekt uchwały również został szeroko omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie ma. Tutaj dla wszystkich oglądających nas online wyjaśnienie. Trzy ostatnie uchwały, o których tutaj mówiliśmy, to jest tylko i wyłącznie o to, aby powstał jeden przystanek w miejscowości Wielka Wieś. Bardzo proszę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 38/240/2020 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych, zagłosowało 12 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy teraz do podpunktu F. W podpunkcie F mamy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mokra. Ten projekt uchwały również został omówiony szeroko na dzisiejszym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości
Mokra. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych, za głosowało 7 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę 7 głosami za przy 5 głosach wstrzymujących się. Przechodzimy teraz do następnego punktu. W punkcie 4 mamy zamknięcie obrad sesji. I z uwagi na wyczerpanie porządku zamykam 63 obrady sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie. I dziękuję przede wszystkim Państwu za przybycie. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować radnym, wszystkim oglądającym nas online, panu sekretarzowi, zastępcy skarbnika i pani naczelnik. Dziękuję, miłego dnia. Zamykam posiedzenie sesji.